Cześć, z tej strony Marcin. Drugie zadanie od Patryka w ramach darmowych korepetycji. W drugim zadaniu mamy wyznaczyć granice. Granice teoretycznie jednej i tej samej funkcji, bo zauważcie, że tu jest za każdym razem minus x do piątej minus 3x przez x kwadrat minus 2x. Tylko że te granice dążą sobie do minus nieskończoności, plus nieskończoności, 0, 0 z lewej, z prawej albo dwójki z lewej, z prawej. Dobrze. Pierwszą rzeczą, co trzeba zrobić, żeby policzyć granicę, to oczywiście sprawdzić, do czego to może dążyć, jak x dążą do minus nieskończoności. No to co? Może tak, ciach. No jeżeli tu podstawimy nieskończoność pod x do piątej, no to będziemy mieli minus nieskończoność do potęgi piątej, to jest minus nieskończoność. I minus z przodu, no to tu mamy nieskończoność oraz minus nieskończoność razy minus 3 to jest nieskończoność, czyli nieskończoność plus nieskończoność to jest oczywiście nieskończoność. Na dole mamy minus nieskończoność do kwadratu to jest nieskończoność, minus 2 razy nieskończoność to jest nieskończoność, minus 2 razy minus nieskończoność to jest nieskończoność i na dole też wychodzi nieskończoność. Mam nadzieję, że tymi minusami tam się nie pogubiłem, jak tłumaczyłem, ale ogólnie no nieważne, wychodzi nieskończoność przez nieskończoność. I co my w tym momencie robimy? Chyba jedno powinno być z plusem, no ale nieważne. Co my w tym momencie robimy? Są dwie opcje. Albo stosujemy rewelacyjną metodę de L'Hopitala, czyli liczymy pochodną z licznika, liczymy pochodną z mianownika i uprości nam się bardzo ładnie ta granica. Ale oczywiście nie każdy może znać pochodne, więc trzeba to zrobić troszkę w inny sposób. W jaki sposób to zrobić? No, ponieważ to jest x do piątej, a to jest x kwadrat, no to wyciągamy przed nawias najwyższą potęgę z mianownika. Czyli dalej mamy granica przy x dążącym do minus nieskończoności i wyciągamy sobie w mianowniku wyciągamy x kwadrat. Czyli tu nam zostanie co? 1 minus 2 przez x. I w liczniku też wyciągamy x kwadrat, czyli mamy x kwadrat. To zostanie minus x do trzeciej minus 3 przez x. Tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje. To się skraca, to się skraca. Wyrażenie 2 przez x, czyli 2 przez minus nieskończoność, dąży sobie do zera. No bo 2 złote podzielić na wszystkich ludzi na świecie, tak? Czyli 2 przez ogromną liczbę, no to nikt nic nie dostanie, czy to jest 0. I to samo tu. 3 złote przez ogromną liczbę, nikt nic nie dostanie, czy to też dąży do zera. Co z tego otrzymujemy? No, że w mianowniku będzie 1, a tu mamy minus, i teraz mam tak, minus nieskończoność do potęgi trzeciej, to jest minus nieskończoność, i jeszcze minus, to jest nieskończoność. Czyli ostatecznie wychodzi nam, że ta funkcja dąży sobie do nieskończoności. Jeżeli chodzi o podpunkt B, robimy dokładnie tak samo. Też wyciągasz x kwadrat przed nawias i też tu będzie 2 przez nieskończoność, 3 przez nieskończoność, więc dokładnie to samo. Ok? Dobra. Teraz, następna granica to jest granica w zerze. Jeżeli byśmy sobie, tak podpunkt C, jeżeli byśmy sobie to podstawiali, to wyjdzie nam 0 minus 3, 0, 0 minus 2, 0, czyli po prostu wyjdzie 0 przez 0. I też można stosować regułę de L'Hopitala, ale ja to zrobię w tradycyjny sposób. Bo mówię, nie każdy może znać granicę do 0, minus. I tu mamy tak. Wyciągam po prostu tak, że skoro tu jest 0, to znaczy, że i góra, i dół dzielą, ma pierwiastek. Wielomian na liczniku i wielomian w mianowniku ma pierwiastek równy 0. Czyli mówiąc inaczej, mogę sobie wyciągnąć x przed nawias. Co zostaje? Minus x do czwartej minus 3, a tu zostanie x minus 2. I teraz zera się bardzo ładnie skracają i otrzymujemy cyk, cyk, granicę przy x dążącego do 0 minus, chociaż już nawet nie. Albo dobra, tak? I tu będziemy mieli co? Minus x do czwartej minus 3 i tu będzie x minus 2. No to podstawiajmy. Jak podstawimy 0 za x do czwartej, to tu wyjdzie 0, czyli 0 minus 3 to jest minus 3, a tu jak podstawimy 0, to będzie 0 minus 2 to jest minus 2, czyli wychodzi ostatecznie, może się zmieszczę, 3 drugie. Zerem z prawej strony będzie dokładnie tak samo. Ok? Dobra, no i została nam ta ostatnia granica, czyli granica przy x dążącego do 2 minus z takiego wyrażenia. I teraz ważna kwestia. Tutaj już będzie różnica i w tej granicy e i w tej granicy f.
A mianowicie, znowu mogę sobie wyciągnąć te x-y przed nawias, tak? To co zrobiłem tu na górze. Czemu? No mogę po prostu to zrobić. A jeżeli da się to ładniej skrócić, to oczywiście to skrócę, czyli ja sobie od razu zapiszę, że ta moja granica, ja ją zapiszę już tu, przy x-ie dążącego do... Ale brzydko. Przy x-ie dążącego do 2+, plus z... Tak? Jak wyciągnęliśmy x-a i poskracaliśmy, to wyszło to. Czyli wyszło minus x do potęgi czwartej minus 3 przez x minus 2. OK? Dobra. I teraz, co tu się dzieje? Podstawiamy. 2 do potęgi czwartej to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 16. Minus 16 minus 3 to jest minus 19. A tu co wychodzi? No 2 minus 2, czyli 0. Ale każdy wie, że przez 0 się nie dzieli, prawda? O co tu chodzi? Tu jest 0 z prawej strony. Jak to się odczytuje? Ano odczytuje się to tak, że jak ja to zawsze tłumaczę, skoro jest 2 z plusikiem, to to jest tak, jakby to było 2,1. Czyli jeżeli weźmiemy 2,1 i odejmiemy od tego 2, to oczywiście wyjdzie 0,1, tak? 1 dziesiąta. Czyli to 0 będzie lekko na plusie. Tak? No bo skoro ta dwójka jest lekko na plusie, czyli 2,1, no to jak odejmiemy od tego 2, no to wyjdzie 0 lekko na plusie, tak? A coś ujemnego przez 0 z prawej strony to jest nic innego jak minus nieskończoność. OK? Natomiast, gdy będziemy liczyć granicę tą e, tylko o, zmienię kolorek, to też tutaj wyjdzie minus 9, ale tu będziemy mieli x dąży do 2 minus, czyli niecałe 2, czyli ja zawsze biorę 1,9. Jeżeli tu będziemy odejmować, to tak, tu oczywiście wyjdzie minus 9, a tu wyjdzie 0, tak, no bo wyjdzie 2 minus 2, ale ten x dąży do 2 minus, czyli do 1,9, czyli mamy 1,9 minus 2, to wychodzi 0 z lewej strony. A dwie ujemne, no to dadzą nam plus, plus, tak? No i 9 przez 0 nieskończoność. I w ten sposób wyliczyłem wszystkie 6 granic dla tej samej funkcji, tak? Mówię, nie tłumaczę reguły de L'Hopitala z tej prostej przyczyny, że choć jest bardzo prosta, fajna i wiele rzeczy ułatwia, no to wiele osób jeszcze nie kojarzy, albo nie zna, albo nie pamięta, albo nie wie jak liczyć granice, więc wolę w ten sposób. I tyle. Łapki w górę, pamiętajcie, stało nam jeszcze jedno zadanie od Patyka, ostatnie z asymptotami ukośnymi, jak dobrze pamiętam, czyli też będą granice teoretycznie, głównie. Także policzymy sobie jeszcze tam granicę na końcu i tyle, nie? No. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie i czekam na zadania od Was i łapki w górę. No, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.